Hej, hej, to znowu ja! A to Need for Speed Rivals. Ktoś do mnie mówił? Cio? Nie, dawało się. Dobra, jestem w kryjówce. Właśnie zdobyłem nowy poziom. Wybór samochodu. Mam Dodge'a Challengera SRT8. Odblokowanego? Ale muszę jeszcze za niego zapłacić. Ale kosztuje tylko 30 tysięcy. Speed points chyba, tak? Cena zakupu... Ojejku, dobra, niech będzie. Czyli mamy pierwszego Masyla. Później jest... Aston Martin Vanquish. Potem jest Maserati. Potem jest BMW GTS. Potem jest Mustang. Potem jest Corvette Stingray. Potem jest Mercedes-Benz SLS. Potem jest Porsche GT3. Później... R8 V10. Później jest Ferrari Spider jakieś tam. Później jest Gallardo. Później jest McLaren, ale Spider 12C. Ford GT. Ferrari GTO. Porsche 918. Ferrari F12. Lamborghini Aventador. Lamborghini Veneno. Ferrari Enzo. Fujara. McLaren. I McLaren P1 na samym końcu. Za rangę 21. Właśnie osiągnąłem sobie drugą, czy nawet pierwszą rangę. Czyli ja byłem zerowy, czy jak? A nie, druga ranga. Dobra, ranga to jest to po. Jest tu myszka w ogóle? Nie, nie można ruszać myszką, nie mogę wam pokazać. W prawym górnym rogu jest lucek tabletki 2 w jednym. To jestem ja, to mój awatar. I obok jest poziom, zdaje się. Tu mamy tak, personalizacja, ulepszenie osiągów, jakieś tam inne rzeczy. Dzisiaj skupimy się na właśnie personalizacji. Teraz skupimy się na personalizacji. Myk, myk. Zobaczcie. To jest tak. Mamy tutaj kolory samochodu. I mamy tak. Standardowe i... O, i możemy sobie jeszcze ustalać... O, bardzo fajnie, bardzo fajnie. W stosunku do poprzedniego NFS-a mamy tutaj tuningowy, prawdziwy skok. Satynowy. Jakieś dziwne. Jak to się obraca? Nie można obracać samochodu. No nic, czekamy na DLC. Metaliczny. Zobaczmy sobie metaliczny. Myk, myk. Kolor, powiedzmy, zielony. Jasność. How be damn. O, kurde, to dla cheaterów. Zobaczcie, jak pięknie. Chociaż ja nie. Nie jestem taki brzydki. Różowy. O. Różowy. I czerwony. Co, bierzemy czerwonego? Może trochę ciemniejszego, żeby być bardziej Rivals. Być bardziej takim poważnym w ogóle. Kolor drugorzędny. Co to jest? Odcień, tak? Czyli odcień. Ciekawe, ciekawe. Fajnie to wygląda w zasadzie. Ciekawie, może tak. Zielony i czerwony. Dobra, zobaczmy. Fajnie. No i dobra, i mamy, powiedzmy, malowanie, tak? Zastosujemy sobie barwę. Teraz felgi, o nie, nie! Felg sobie nie zmienicie od tako. Można sobie zmienić kolorek. Tu są złote. Mamy czerwone. Ja wezmę sobie czarne. I teraz najlepsze, paski. Czyli tutaj w Need for Speed Rivals niestety nie możemy sobie nakładać naklejek tak jak chcemy, a przynajmniej w tej wersji. Są tutaj różne paski i mamy podobnie nakładanie naklejek jak w Need for Speed Most Wanted 2005, kojarzycie? Pasek, to nie jakiś dziwny jest. Szkoda, że nie można obracać samochodu i zobaczyć, jak to finalnie wygląda. Co powiecie na ten? Ale chwila, tu jeszcze jakoś można zmieniać kolor czy coś? Paska? Pewnie, że jakoś się tutaj powinno zmienić. Akceptuj. No, jest kolor, wow, wow. Dobra, dobra. Zobaczmy sobie to.
Tutaj też możemy sobie zmieniać odcień jak chcemy. Bardzo fajnie. Dajmy zielony za jasny. Taki dajmy, może o bardziej taki. Taki, o, darkness, taki, kurczę, dark shadow. Dobra, mamy paski, jeszcze jakieś inne naklejki. Z boku i na górze. O kurczę, ale zniknęły moje paski. Czyli albo paski, albo takie naklejki. O Boże. No nie fajnie to wygląda. Już wolę paski, zdecydowanie. Numerki, tak? Wczytywały się numerki. Chińskie znaki, czy japońskie. Jeszcze mamy winyle i barwy. Aha. To są rzeczy, których nie mam jeszcze odblokowanych. Są jakieś tam całkowite przemalowania samochodu. To mogę sobie wziąć, ale jakoś nie chcę. Rejestracja. Zmieniamy sobie tło rejestracji. I fajne jest na przykład to, że... Powiedzmy, dajmy sobie taką. Myk, myk. I fajne jest to, że możemy zrobić sobie tutaj tak. Mamy 7 znaków do dyspozycji. Proszę. Podoba się? Mamy ludzka. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o personalizację samochodu. W sumie bardzo fajny lakier. I bardzo fajnie można ten samochód pomalować. Zobaczmy teraz ulepszenia osiągów. Wytrzymałość, siła, prowadzenie, przyspieszenie i prędkość maksymalna. Ja mogę sobie kupić wszystko, ale nie wiem... Aha, czyli nie ma jakby... Zaraz. Jest 5 poziomów dla każdego ulepszenia. Dajmy sobie przyspieszenie, wykoksimy. Co, już? O kurczę. Dobra, co tu jeszcze? Wytrzymałość. Nic nie spada, dobrze. Czyli widocznie nie możemy tutaj tworzyć jakichś zajebistych kombinacji tego, powiedzmy, tuningu. Po prostu im więcej ulepszymy samochód, tym lepiej. Nie trzeba się tutaj głowić nad jakimś specjalnym tuningiem. Dajmy sobie prędkość maksymalną jeszcze. I wytrzymałość. To się naprawdę przydaje, bo w Kajmanie po prostu już kilka razy całkowicie zrujnowałem ten samochód. Technologia pościgowa. Miejsce pierwsze, miejsce drugie. Co my tu mamy? Kurczę, już nie mam na to... Co to jest? Ej, jest tego tutaj sporo dosyć. Więcej niż w Hot Pursuicie. Zobaczmy. Pierwsze co, to mamy pole elektrostatyczne. Czyli to jest chyba dookólne, dookoła samochodu zdaje się. Czy naprzeciw tylko. Z tego znaczka wynika, że naprzeciw. O, można przeczytać. Ja się patrzę na znaczek, na ten. Chroni samochód przed glinami ogłuszającymi impulsem elektromagnetycznym oraz poraża systemy wszystkich pojazdów, które za bardzo się zbliżają. Technologia pościgowa na poziomie pierwszym to standardowa wersja powszechnie dostępna na rynku. Uuu, jadę na rynek zaraz. Namierz rywala i użyj impulsu elektromagnetycznego. Elektromagnetyczny impuls, czyli po prostu namierzanie. Pamiętacie z Hot Pursuita? Hot Pursuita. Zagłuszacz radarów też kojarzycie. Tak, pole siłowe, no. Fala uderzeniowa. Emiter fal uderzeniowych wywołuje ponaddźwiękowy wybuch. Jego promień rozszerza się stopniowo z punktu, w którym znajduje się pojazd korzystający z urządzenia. Samochody w jego zasięgu zostają odepchnięte i uszkodzone. God damn. Mina ogłuszająca. Oh man. Można zostawić za samochodem miny ogłuszające. Każdy z tych niebezpiecznych obiektów poraża system elektryczny trafionego pojazdu, w wyniku czego kierowca traci panowanie nad swoim wozem. Wow. A to? Turbo. Turbo. I tu zdaje się też będziemy mogli ulepszać te ulepszenia, te technologie pościgowe, tak to się nazywa. Dobrze, jest wszystko opisane pięknie. Czyli turbo na pewno się przyda dla mnie, czyli dla uciekiniera obecnie. Policjantem jeszcze nie grałem. I mamy 2 miejsca na te technologie. No, nie mam na to kasy już, więc w zasadzie tyle.
Dobra, opuśćmy garaż. Postępy w karierze. Tu jeszcze są jakieś pierdoły. Ale to też wam później pokażę, bo jeszcze sam tego nie ogarniam. Mam jakieś aktualne cele. Te cele chyba sobie możemy wybierać. Uderz rajdowca bokiem. Opuszczamy garaż. Może teraz zupełnie z innej mańki. Chwilkę tylko przejadę się nowo stunigowanym samochodem i zobaczymy, jak śmiga. Zobaczymy, jak w ogóle wygląda dookoła, bo tylko w jeździe dowolnej mogę go sobie dookoła oglądać. Ok, tutaj jest ładna, prosta. Zacznijmy tutaj. Jako rajdowiec schowaj się w kryjówce, aby zgubić pościg. Rajdowcy mogą jeździć nowymi samochodami po zapłaceniu SP. Gliniarze otrzymują nowe pojazdy. Za darmo, for free, man, what the fuck? Dobra, gramy dalej. To, co widzicie na obrazku, to jest ładne zdjęcie z bliska. Chyba Pagani Fujary albo Enzoń. Raczej chyba Fujary. Dobra, dobra. Mamy Challengera, tak? To jest Challenger RT. Ła, piękny. Piękny. Mam nadzieję, że jego osiągi będą równie piękne. Dobra, prosta jest jakaś za mną. Jakieś cele mi się tu w ogóle wyznaczyły. No dobra, no to sprawdzamy samochód nowy. Z drugiego poziomu. Myk, myk. Zobaczymy, ile wyciągnie. O, może tak. Znaczy, nie powinien dużo wyciągnąć, bo przecież nie ulepszałem sobie... Nie ulepszałem sobie prędkości maksymalnej, tylko właśnie przyspieszenie. Minąłem Vanquisha. Właśnie. Może by tak wyzwać kogoś na pojedynek. How about that? Zobaczcie, jak się tutaj światła świecą z tyłu, jak hamujemy. Fajnie to wygląda. Można powiedzieć, jak w rzeczywistości. Okej, tu mamy stację benzynową. Zatankujmy nitro. Oczyśćmy się z kurzów. Jadę standardowo pod prąd, ponieważ lubię. I... tu są jakieś eventy, do których nawet nie mam dostępu jeszcze, chyba. Tutaj mamy radar. Zgadza się? Nie, strefa jakaś. Wow, ile ja jadę? Czemu tu tak ciemno? Zrobiłem jak stara babcia. No no. To jest jakaś strefa, w której musimy chyba ogarnąć konkretny czas, ale już ją chyba przejechałem. I teraz jadę nie wiem gdzie, tam gdzie mnie prowadzi zielona kreska, a ja wcale tam nie chcę jechać, ale problem w tym, że nie wiem gdzie jechać, gdzieś indziej. Prawdopodobnie można zjechać gdzieś na pobocze, ale nie mam pojęcia. O, tu coś jest. Nie tu. Tu, tylko trzeba na bok światłami zaświecić, jakąś latarką czy coś. No dobra. Tu jest safe house. Możemy zdeponować nasze punkty. Ja mam obecnie 3000 punktów. Wspaniale. Nie chcę tego odłożyć. Dobra, mój samochód wygląda na to, że jest szybszy od Caymana. Więc myślę, że te poziomy coś tam sobie dają. Okej, no to tyle na temat personalizacji. Mój samochód po bajecznym tuningu wygląda w ten sposób. I w zasadzie to tyle, jeśli chodzi o tuning. Dziękuję za wyświetlenie. Trzymajcie się. Na razie. Hej.